na wieki wieki. Mieszkał w Giżycku. Wenn ich in Giżycko leben würde, to bym szukał tej grupy muzycznej, ażeby słuchać tej ładnej muzyki. Dann würde ich immer diese Musikgruppe aufsuchen, um diese schöne Musik zu hören. A jakbym mieszkał w Tanzanii, wenn ich in Tanzania leben würde, to bym często Tina odwiedzał. Dann würde ich Tina sehr oft besuchen. Tak się przyglądam wam. Ich schaue euch so an. Niektórzy już mają ładny kolor skóry. Manche haben schon eine schöne Hautfarbe. Niektórzy są szczęśliwi. Manche sind glücklich. A drudzy nie tak bardzo. Aber die anderen nicht so sehr. To coś musi się poprawić. Etwas muss besser werden. Musi jakaś zmiana nastąpić. Es muss eine Änderung stattfinden. Więc posłuchajmy, co się dzisiaj wydarzy. Denn lasst uns hören, was heute geschieht. Ja się bardzo cieszę, że tu jesteśmy zaproszeni do Giżycka i na Mazury. Wir freuen uns sehr, dass wir nach Giżycko eingeladen wurden i in die Mazuren. I że mamy możliwość spędzać razem w różnych miastach wspólny czas. Und dass wir die Möglichkeit haben, in verschiedenen Städten die Zeit zusammen zu verbringen. A połączył nas projekt, który się nazywa Europa potrzebuje Jezusa. Und uns verbindet ein Projekt, was heißt Europa braucht Jesus. Może to dziwnie dźwięczy w twoich uszach. Vielleicht klingt das sehr komisch in deinen Ohren. Co on mówi? Przyjechał z tak daleka, może nie z daleka. Was spricht er? Kam von weit her. Co to znaczy Europa potrzebuje Jezusa? Was bedeutet das, dass Europa Jesus braucht? Europa przez wiele lat wysyłała misjonarzy na cały świat. Europa hat seit Jahrhunderten Missionare in die Welt geschickt. Ażeby pokazywać miłość Bożą. Dass die Liebe Gottes zeigen. A teraz sama jest potrzebującym kontynentem. Und jetzt ist die selber in der Not. Kościoły są zamykane. Die Kirchen werden geschlossen. Przerabiane na dyskoteki. Die werden verkauft und werden umgebaut zu Diskotheken. Ludzie w Europie nie chcą mieć właściwie z chrześcijaństwem za dużo do czynienia. Und die Menschen in Europa wollen mit Christentum nichts zu tun haben. Różne poglądy na świat. Wir haben viele Weltanschauungen. Humanizm i tolerancja. Humanismus und Toleranz. I nawet różne religie i kultury. Und viele Religionen und Kulturen. Uderzają na siebie. Die prallen aufeinander. I ludzie nie mogą znaleźć dla siebie miejsca. Und die Menschen finden für sich keinen Platz. I nie wiadomo, co dalej. Und man weiß nicht, was sollen Politycy wir weitermachen. Politycy nie znają wyjścia. Die Politiker haben keinen Ausgang. Kultura europejska się zmienia radykalnie. Und die Kultur in Europa ändert sich sehr radikal. Ale nie chcę o tym dzisiejszego wieczoru mówić. Aber darüber möchte ich heute Abend nicht sprechen. Chcę uszanować polskie i polskie duchowe korzenie. Ich möchte die polnischen geistlichen Wurzeln schätzen. Ponieważ Polska jest narodem chrześcijańskim. Denn Polen ist ein christliches Land. I Polska przyznała się do chrześcijaństwa jako jeden z trzech krajów w Europie. Und Polen hat sich zum Christentum bekannt als eins der drei Länder in Europa. I dlatego jesteśmy tutaj między wami. Und deshalb sind wir hier unter euch. Dlatego śpiewamy o tym, kto stoi po środku chrześcijaństwa. Und deshalb singen wir über den, der Mittelpunkt in Christentum ist. Śpiewamy o tym, którego imię jest ponad wszelkie imiona. Wir singen über den, dessen Name über alle Namen ist. Denn to imię jest Jezus Chrystus. Denn sein Name ist Jesus Christus. I tak radujemy się, że mamy ten wspólny czas. Und wir freuen uns über die gemeinsame Zeit. Ja urodziłem się w Polsce i pochodzę z Polski. Ich wurde in Polen geboren und komme aus Polen. I jako małe dziecko chciałbym się przedstawić, żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia. Möchte mich vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr zu tun habt. Mam troje dzieci. Ich habe drei Kinder. Niektóre z nich siedzą tutaj nawet na tej sali. Manche von ihnen sitzen sogar hier in diesem Saal. Ze jednego i drugiego. Ze einen und den anderen. Trzeci jest troszeczkę chory, bo był w Afryce. Der andere ist etwas krank, denn war ein Jahr in Afrika. I bardzo zachorował. Krank. Musi dostać mocne tabletki. Muss starke Medizin bekommen. Ale mam troje dzieci i bardzo kochaną żonę. Und ich habe drei Kinder und eine liebe Frau. Myszka. Myszka. Nazywam ją Myszka. Ich nenne sie Myszka. A w Niemczech nie rozumieją, co to znaczy. In Deutschland verstehen sie das nicht. Dzień dobry, pani Myszko. Dzień dobry. Guten Tag, Frau Myszka. Dobry. A ja mówię, dla kogo Myszka, dla tego Myszka. Und ich sage, für wen Myszka? Dla mnie Myszka, dla ciebie nie Myszka. Aber für dich nicht. No
także Myszka też siedzi na sali, pokaż się. Myszka się załatwia. Tak, ale urodziłem się w Polsce i ich bin in Polen jako małe dziecko przeżyłem Jezusa Chrystusa. Kleines Kind habe ich Jesus Christus erlebt. I tak bardzo się radowałem, kiedy człowiek czuje, odczuwa tą miłość Jezusa Chrystusa. Ja pamiętam, mając 10 do 12 lat, jaką wielką radość miałem w moim sercu. Myślałem, ten świat jest tak piękny. Chodziłem po tym świecie i niewielka radość ogarniała moje serce. Ale potrzebowałem 2 lat, od 12 lat do 14. I nagle pewnego dnia coś się radykalnie odmieniło w moim życiu. Kiedy byłem w kościele z moim bratem, jednym i drugim, als ich in der Gemeinde war mit zwei von meiner Brüder, i po opuszczeniu tego nabożeństwa, kiedy wyszliśmy na zewnątrz, und nach diesem Gottesdienst, als wir nach draußen gingen, mój brat mówi: poczekajcie na chwileczkę, ja tylko kogoś odwiozę do domu. Mein Bruder sagte: wartet auf mich, ich möchte jemanden nach Hause bringen. Jeździł motorem. Er fuhr auf dem Motorrad. I nagle 1000 metrów od kościoła. Und 1000 meter von der Gemeinde entfernt. Wydarzyło się coś, co zmieniło całkowicie moje życie. Es ist etwas geschehen, was mein Leben total verändert. Całkowicie zmieniło moje życie. Es, das hat mein Leben total verändert. Zobaczyłem 2 karetki, które bardzo szybko jechały. Ich sah 2 Krankenwagen, die so schnell gefahren sind. Pamiętam jeszcze, jak stałem z moim kuzynem i mówię: popatrz, my się tak cieszymy. Und ich habe zu meinem Cousin gesagt: guck mal, wir freuen uns so sehr. A dzisiaj ktoś przeżywa w jakimś domu straszną tragedię. Und heute erlebt jemand in seinem Haus eine Tragödie. I kiedy pojechałem do domu, und als ich nach Hause fuhr, i czekaliśmy w domu na przyjazd jednego i drugiego brata, und wir warteten auf die 2 Brüder von mir, czekaliśmy godzinami aż do nocy. Stundenlang gewartet, bis in der Nacht przychodzi ten drugi brat. Und in der Nacht kommt der eine Bruder, w szoku psychicznym, war in einem Schock. Śmiejąc się mówi: mamo, już nie masz syna. Und er sagte zu meiner Mutter: du hast keinen Sohn mehr. Myśmy nie wiedzieli, co się stało. Und wir wussten nicht, was geschehen ist. Mamo, nie masz już syna. Und sie sagte: Mutter, du hast keinen Sohn mehr. Chodził na piechotę przez różnymi drogami. Er ging zu Fuß auf verschiedenen Wegen. Nie wiedział, co się stało. Er wusste nicht, was geschehen ist. Myśmy stracili swojego brata. Und wir haben unseren Bruder verloren. A ja straciłem swojego brata i przyjaciela. Und ich habe meinen Bruder und Freund verloren. I nagle to piękne życie, które masz, które przeżywasz, und das schöne Leben, was du erlebst, was du hast, wygląda całkiem inaczej. Sieht ganz anders aus. Ja nie wiedziałem, czy to jest prawda, czy to jest sen. Ich wusste nicht, ob das Wahrheit ist oder ein Traum. Trumna stoi. Ich schaute, da steht ein Sarg. Mój przyjaciel, mój brat, und mein Bruder und mein Freund liegt da drin. Nie mogłem w to uwierzyć. Ich konnte das nicht glauben. Nie mogłem w to uwierzyć. Ich konnte das nicht glauben. Myślałem sobie, jak to jest możliwe, że ja, który tak bardzo kochał Boga, ich habe mir gedacht, wie ist das möglich, rodzina o takiej zacnej moralności, dass ich, der ich Gott liebe und die Familie, die sehr moral lebt, przeżywa coś takiego. Wie kann das sein, dass die Familie sowas erleben muss? Ja nie mogłem tego zrozumieć. Ich konnte das nicht glauben. I kiedy go pochowaliśmy, dass wir ihn begraben haben, to powiedziałem sobie, ich habe zu mir gesagt, ja Ciebie nie rozumiem, Boże. Ich verstehe dich nicht, Gott. Przecież służyliśmy Tobie. Wir dienen dir. Robiliśmy wszystko, co mógł człowiek, jako wierzący chrześcijanin. Ein gläubiger Mensch tun soll. Ja Ciebie nie rozumiem. Ich verstehe dich nicht, Gott. A dlatego, że Ciebie nie rozumiem. Und deshalb, weil ich dich nicht verstehe. Chcę iść moimi drogami. Dann möchte ich meinen eigenen Weg leben. Poszedłem swoją drogą. Und ich bin meinen eigenen Weg gegangen. 17 lat. 17 Jahre lang. Szedłem swoją drogą. Ich ging meinen Weg. Całą młodość, die ganze Jugend, czas studiów, wo ich studiert habe, i później czas przygotowania do małżeństwa.